Witam Was w kolejnej odsłonie Zagrajmy w Call of Duty. Tym razem będziemy uciekać przed nazistami. To jest jakby kontynuacja tamtej misji. I teraz tak, mamy co prawda pancerz Fausty, ale nie dajcie się zwieść. Misja jest cholernie trudna, ze względu na to, że trudno jest tym pancerz Faustem wycelować odpowiednio w przeciwnika. No i właśnie to był najlepszy przykład na to, że nie jest to łatwe. No, nie mam do tego cierpliwości. No, w końcu się udało. Już załatwimy standardowym sposobem. Okej, teraz bierzemy snajperkę. To jest nam oczywiście niezmiernie potrzebna. I osłaniamy naszego kompana, który podkłada bombę pod most. Jak ja nienawidzę tego przeładowania broni. Najgorsze jest to, że pancerfausty, na przykład te są ograniczone, na przykład te w kościele były nieograniczone, co trochę ułatwiało sprawę. No ale tutaj poprzeczka jest została podniesiona. Most został zniszczony. Teraz zaraz snajperki powrotem bierzemy pancerz Fausta. Daj mi go. No, tak właśnie powinno być. No i znowu mnie trafiłem. Kurde, coś ostatnio nie mogę. Miałem wyczucia. Wiem, że tu jeszcze będą takie motory. No i motory oczywiście mają to do siebie, że szkoda trochę na nie pancerfausta. Nie zapominajmy jeszcze o tej ciężarówce. Będę się starać oczywiście w kierowcę trafiać, ale to nie jest takie łatwe. Przez szyby, jakby żeby było śmiesznie, przez szybę też nie będziemy strzelać. Dobra. Chwila względnego spokoju, bo znowu tutaj nam przecież przeciwnicy wyłażą. Okej, tutaj są nawet bardzo blisko. No czemu to... Widzieliście to? To już było chamskie. Celowałem w niego, a on jakby nic. Okej, w końcu dobiłem go. Szlak. Dobra, trzeba wziąć apteczkę. Ostatnią, która w ogóle jest. Sam się dziwię, że tak mi się udało tutaj dojść daleko. Z śmierci. To nie jest... Mówię, to nie jest łatwa misja. Tak. A nie, jednak jakaś apteczka jeszcze się znalazła. Dobra. Kierowcy niewiele nam mogą zrobić. A, coś wybuchło. Nie wiem dokładnie, czy to ktoś strzelił, czy co. Ale dobrze im, tak? Dość krótka misja, więc zagramy w jeszcze jedną. Na szczęście poszło mi nawet nieźle. Początkowo można naprawdę nie wiedzieć, o co tutaj biega. Okej, znowu tego typu misja. Tej już, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Mam tylko nadzieję, że będzie więcej ludzi do zabijania. Nie będę... Mniej maszyn. No tak. Nadzieja ma tylko głupich. Okej, zabiliśmy kolesia z pancerfaustem, więc może coś z tego wyjdzie. Okej, jeszcze jeden.
tej misji jest o tyle... Ta misja jest o tyle skomplikowana, że jednak nie ostrzeliwują nas tylko z jednej strony. Musimy też... patrzeć na boki. No ale okej. Mamy mu okazję wyjść. Cholera, kto do mnie strzela? Nie no, teraz już tego nie wygram, nie ma opcji. Apteczka, potrzebuję apteczki. Dobra, ja jakoś żyję, ale nie jest dobrze. Dobra, weźmy, co by tu zrobić. Jakie są w ogóle cele? Chyba będziemy strzelać do samolotów, ale najpierw postrzelajmy do ciężarówek, które też rzecz jasna mogą nas zestrzelić. Świetnie, strzelam działkiem przeciwlotniczym do ludzi. Teraz musimy się skupić tylko i wyłącznie na tych samolotach. Ponieważ one, nie wiem czy one rzucają bomby czy coś w tym stylu. Po prostu musimy je zniszczyć. Aj, udało się. W ostatniej chwili, ale się udało. Aj. No tak. To było do przewidzenia. Prędzej czy później ktoś mnie musiał zastrzelić. Po prostu musiał. Może tym razem weźmy apteczki. No i się zaczyna na nowo. Dziantek ciężarówki. Że im szybciej ich zabiję, tym mniej ich będzie, ale teraz będę musiał... uważać na tych snajperów, którzy są u góry. Okej, trzy samoloty, pamiętam. Tam cztery. W każdym razie trzeba je zniszczyć. A macie działkiem przeciwlotniczym w ryj. O nie, znowu. Zapiszę. O nie, co ja mam teraz zrobić? Strzeliwują z dwóch stron. Czyżby to był już ostatni? O, chyba. Jeszcze nie. Misja nie została wykonana, więc jeszcze coś się znajdzie. No i kurde, jak mam... W jaki sposób ja mam przeżyć, skoro... Jednocześnie nie mogę odejść od maszyny, nie mam się jak bronić. A z drugiej strony... Właśnie. Samoloty. Muszę je zestrzelić. Znaczy... Koniec misji. No i... jasna cholera. Denerwuje mnie to, bo nie wiem co mam do... Nie wiem co zrobić, żeby przeżyć. Dalej niż ty samo... No... A, nie powiem, że Call of Duty ma parę naprawdę debilnych momentów, które mnie denerwują po prostu. Bo to już jest trochę lekka przesada, no. Jednak nie mogę tak szybko manewrować tym działkiem. Okej, postaram się...
ich skosić, ale nie za bardzo, właśnie kurde, ci snajperzy są zbyt silni, znaczy mają zbyt dobrą pozycję do strzelania. No i znowu te samoloty. Ajajaj. Już wiem jakiej misji z Call of Duty nie wyjdzie. Ona jest w moim prywatnym rankingu na pierwszym miejscu. Właśnie teraz. Co i znowu snajperzy się pojawią. Ja co prawda zniszczę te samoloty, ale co z tego? Skoro... Tak, zniszczę samoloty, ale zabiją mnie ludzie. No cholera, chcę wejść, ale nie mogę. Ej ty, tutaj, widzę cię. Mam nadzieję, że tym razem obejdzie się bez niespodziany. Uff. Dobra, powiem wam tak, te dwie misje były dosyć krótkie, ale... Krótkie w sensie mieliśmy mały plan do małą planszę do spenetrowania, ale... to nie było... zbyt łatwe. Znaczy pierwsza misja poszła mi dosyć łatwo, ale te samoloty to jednak było lekkie przegięcie. No ale w końcu się udało. Okej. Nie wiem co będziemy robić teraz. Nie wiem czy w sumie przerwać czy nie. A zobaczymy. Okej, będziemy w Norwegii. A, poznaję tę misję. Ale dobra, na tym dzisiaj może zakończymy. Ja się z wami żegnam, tylko jeszcze zapiszę grę. No, ja się z wami żegnam i do następnego let's playa. Na razie.